Witam serdecznie i powiem tak. Czasy teraz dla artystów nie są łatwe. Minęło prawie pół wieku i trochę się świat zmienił, ale ja tego wcale nie zauważam, jeżeli chodzi o tworzenie, o pisanie piosenek, wspólne śpiewanie, potem wykonywanie utworów dla ludzi. Pamiętam rok 75. Przyjechałem na Bazunę z grupą już przyjaciół, których poznałem wcześniej. Był Jacek Cygan, Wacek Juszczyszyn, Ela Damiak i wiele, wiele innych osób. Wcześniej spotykaliśmy się, ale nie tak realnie, podobnie jak teraz, bo byliśmy z różnych miast, spotykaliśmy się przez telefon. Próby odbywały się przez telefon. Układaliśmy głosy, bo to była nasza tajna broń, śpiewanie na głosy. To nas bardzo pociągało. I pamiętam, Jacek napisał słowa, ja wcześniej napisałem muzykę do piosenki, która teraz już jest znana, Sen znaleziony w lesie. No mamy piękne okoliczności przyrody, więc można o tym opowiedzieć. To było bardzo przyjemne, kiedy staliśmy bez mikrofonów, gdzieś tam właśnie przy drzewach, w lesie, na polanie i ćwiczyliśmy głosy. Po to, żeby na Bazunie potem to zaśpiewać już do mikrofonów. Już były wtedy mikrofony, ale pamiętam też takie Bazuny, gdzie w klubie Żak odbywały się koncerty, takie prawie, że bez nagłośnienia, ale było tyle ludzi, trzeba było śpiewać bardzo głośno, było tyle ludzi, że siedzieli od sufitu aż w dół do podłogi. Na rusztowaniach był taki ścisk. Chciałbym powiedzieć, że te czasy, wiadomo, już nie wrócą, ale zostały wspomnienia. Dobrze, że mamy zdjęcia, mamy też nagrania i możemy teraz po latach porównać nas teraz i nas wcześniej. To były piękne czasy. Czasy teraz są trochę inne, ale zauważyłem ostatnio, że moi koledzy, koleżanki, podobnie teraz, tak się zmieniło, że podobnie po koncercie, jeżeli jest jakiś festiwal, mamy dość siedzenia w domach. Po koncercie też chcemy jeszcze śpiewać. To jest dobra oznaka. Ale zawsze jest tak, że piękne okoliczności przyrody w moich piosenkach, w mojej twórczości się odbijają. Wtedy po raz pierwszy, będąc jeszcze, nie znałem ludzi z Bazuny, ale byłem w Sopocie, na plaży, wieczorem. I co widzę? Grupkę ludzi w takim kręgu, która grała i śpiewała jakieś nieznane mi wtedy piosenki. Potem się zorientowałem, że to są przeboje. I to była grupa też Adama Cichockiego z Chodzieży. No, potem dopiero wszystkich poznawałem. Ale to pierwsze wrażenie, jak można wieczorem na plaży siedzieć i śpiewać i się jednoczyć. Można, można, naprawdę. Potem ja to robiłem całkiem spokojnie. Jeszcze nie było wtedy trzeciej kawy.
nie było samby sikoreczki, ale zawsze był piękny klimat. Cieszę się, że mogę powspominać. Są zdjęcia, więc śpiewajmy dalej, oglądajmy. Niech te czasy będą piękne, a młodzież niech się bierze te roboty, komponuje, pisze piosenki, pisze dla nas i dla wszystkich. Serdecznie pozdrawiam Bazunę, która ma okrągłą rocznicę. A to nagranie Sen znaleziony w lesie pochodzi z roku 1975. Posłuchajcie. Rokiem ciemności miasto zmęczona otula twarz. Życie w kolejkach, czas nam przecieka przez palce dnia. Snu na labiryncie tworzysz o świcie nowy świat. Domy w nim sosen, ulice proste, okna z gwiazd. Tu wolnością wiatr wpijany na twych włosach gra. Liście nie szczędzą mu wielkich praw. Sopran budzika rankiem odpyta twój nowy świat. Życie nam młodość oddechem słodzi. Nie szczędzą.